Witajcie! W tym odcinku chciałam Wam pokazać kilka znakomitych ćwiczeń chińskich, które pomagają zredukować wadę wzroku. A więc, medycyna chińska istnieje od ponad 5000 lat. Dawniej lekarz był wynajmowany po to, aby utrzymać pacjenta przy zdrowiu. Jeżeli pacjent zachorował, to lekarz mógł być zwolniony, czyli zupełnie inaczej niż w naszych czasach. Dlatego chińscy lekarze musieli dowiedzieć się, jak to zrobić, aby pacjent był zdrowy i aby nie chorował. W tym celu bardzo pomagało to, aby zachować prawidłowy przepływ energii. Aby to zrobić, pomocny jest masaż. Tak jak na przykład zawodowi piłkarze mają swoich masażystów, tak Twoje oczy mogą mieć Twoje dłonie. Będziemy masować akupunkty, czyli specjalne punkty, których jest na ciele całkiem sporo, które odpowiadają i regulują przepływ energii w ciele. Masowanie tych punktów jest bardzo efektywne. W Chinach w 1949 roku nastąpił wysyp osób z krótkowzrocznością. Był to bardzo duży problem w nie tak dawnych czasach. Dlatego rząd chiński postanowił działać. Postanowił on wprowadzić zestaw ćwiczeń bardzo krótkich. Te ćwiczenia trwają 5 minut. Które mieli ćwiczyć pracownicy fabryk i studenci. Mieli oni ćwiczyć te ćwiczenia 2 razy dziennie. I to są te ćwiczenia, z którymi chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić. Ja po tych ćwiczeniach czuję, że mój przepływ energii w oczach znacznie się poprawił i widzę wyraźniej po nich, czuję, że moje oczy są bardziej zrelaksowane. Zapraszam też Ciebie do wypróbowania. A teraz przejdźmy do ćwiczeń. Kilka wskazówek do ćwiczeń. A więc upewnij się, że masz stół, po to, żeby móc położyć łokcie na blacie. Upewnij się także, czy masz obcięte paznokcie i czy masz czyste paznokcie. Podczas ćwiczeń miej także zamknięte oczy. Jeżeli chodzi o nacisk, to stopniowo zwiększaj siłę nacisku. Te punkty mogą być bolesne, jest to jak najbardziej ok. Mnie też czasami bolą, ponieważ jest tam zablokowana energia i czasami to tylko boli w trakcie masażu, a potem już przechodzi. A teraz zacznijmy ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, żeby przyłożyć kciuki tutaj pod początkiem brwi. I w jednym, i w drugim oku. Resztę palców możemy położyć sobie na czole. Zamykamy oczy i robimy 8 kółeczek. Niech masaż będzie taki konkretny, ale także w miarę delikatny. Ok. Drugie ćwiczenie polega na tym, że kładziemy kciuki i palec wskazujący na nasadzie nosa i masujemy 8 razy. Kolejne ćwiczenie. Kładziemy palec środkowy przy kącikach nosa. Następnie palec wskazujący kładziemy obok. Odrywamy palec środkowy i palcem wskazującym masujemy w tym punkcie 8 kółeczek. Następne ćwiczenie polega na tym, że robimy takie piąstki z naszych dłoni i będziemy masować przy brwiach i na dolnej powiece. Będziemy masować nad brwiami, tak że przykładamy, dociskamy mocno, następnie lekko odrywamy i przesuwamy, tak żeby nie przesuwać skóry, tylko żeby dociskać. I tutaj masujemy w tą stronę, a na dole w tą stronę i robimy jakby taki 8 w sumie kółeczek, 8 razy to wszystko powtarzamy. Czyli to będzie wyglądać tak. I to jest jedno powtórzenie.
Mnie także boli w niektórych miejscach, dlatego staram się to dobrze wymasować. Na zakończenie warto dodać jeszcze jedno proste ćwiczenie, które odblokowuje energię w oczach i które zamieściłam m.in. w moim kursie. Jeżeli jesteś zainteresowany i chciałbyś zobaczyć jeszcze więcej takich różnych ćwiczeń, medytacji i wskazówek na temat tego, jak poprawić wzrok, to zapraszam Cię do mojego kursu online, który przygotowałam. Link znajdziesz w opisie. Będę bardzo wdzięczna także za polajkowanie tego filmiku i za zasubskrybowanie mojego kanału. Dziękuję bardzo!